Cześć, witam Was. Jesteśmy w Senza. The In Resurgence Spa. I teraz pokażę Wam, jak ten hotel tutaj wygląda. Tutaj mamy recepcję. Baseny główne, rodzice, dzieci. Właśnie jakieś animacje zaczynają się. Po prawej stronie tutaj, w tej części zachodniej, na dole mamy restaurację główną. Na pierwszym piętrze restauracja à la carte. I tutaj z drugiej strony, od strony wschodniej, mamy restaurację. Tam ciągnie się świat kurczaków. Fajne potrawy z kurczaka. I tutaj na dole, gdzie widzicie, tam siedzą ludzie. Ta restauracja, gdzie jest podawana pizza. Wieczorem, w nocy w zasadzie, jakąś tam zupkę można zjeść. Bardzo dobre cheeseburgery. W zasadzie jest co robić, ale powiem Wam jedna rzecz. Tragedia jest taka. To jest nie do przyjęcia moim zdaniem, że tutaj w recepcji po przyjeździe nie dostajecie pokoju. Tylko każą sobie zapłacić za każdą godzinę 10 euro. I zameldowanie odbywa się o godzinie 14. Czyli jeżeli przyjedziecie tutaj o godzinie 8 czy 9, do 14 musicie czekać, chyba że zapłacicie 10 euro za godzinę, wtedy dadzą Wam pokój i opaskę. Słuchajcie, opaskę, gdzie po całonocnej podróży no ludzie są zmęczeni i nie mogą się nawet iść napić. Patrzcie, tutaj jest mini klub. Pani animatorka czeka na dzieci, ale wszyscy są teraz na basenie. Tutaj widzicie jakąś siłownię po prawej stronie. I jest też taki plac zabaw dla dzieciaków. No oczywiście nikogo tutaj nie ma, ponieważ no, temperatura już jest pewnie około 34-35 stopni Celsjusza. I na końcu też taki brodzik dla maluszków właśnie. Z grzybkiem. Czterdziestocentymetrowy. Także najmłodsi mogą tutaj śmiało się bawić. Woda cieplutka. Jest super. Paparazzi, hello! Hello Mario! Hello. Thank you.
zbliżamy się do akwaparku, tutaj z basenu głównego. Jak widzicie, do akwaparku jest kilka kroków. Po drodze mijamy studio foto, tattoo, sushi bar, shisha bar, sorry. Jakiś butik ze srebrem. Oraz tu mamy fryzjera. Do akwaparku prowadzi nas tutaj tunel. Tu panowie przygotowują grilla na obiad. Stołówka też już jest przygotowana, jak widać, na tip-top. Wszędzie są widelce. Panowie kończą pracę. Grill się robi. Tutaj jeszcze mamy, o, Beach Aqua Park, amfiteatr. Tutaj mamy jeszcze tablicę, która nam mówi, co o której godzinie jest, jakie są animacje. Tutaj wieczorny show, 22. Mist In, nie wiem, co to jest. No oczywiście mini disco, 21.30 cały czas. I tutaj sobie przechodzimy przez ulicę i zaraz będziemy akwaparku, także fajna sprawa, ponieważ akwaparku do basenów mamy kilka kroków. Jeżeli znudzi nam się akwapark, udajemy się do centralnej części hotelu. I jak widać, już jesteśmy w akwaparku. No, muszę wam powiedzieć, że dzisiaj jest full. Dużo ludzi na zjeżdżalniach. Pewnie jakaś grupa przyjechała. No, zjedziemy sobie kilka razy. Akwaparku tutaj mamy. Po prawej stronie są toalety. Tu jest jakiś park linowy. No, ten park jest niestety płatny, tak samo jak Tyrolka. No, tutaj tam jakiś chłopak będzie zjeżdżał teraz. Pokażę wam. A z lewej części tutaj akwaparku, po lewej części akwaparku mamy bar, gdzie możemy napić się piwa, coli, sprite'a. I tam jeszcze pokażę wam po lewej stronie, pani robi takie pancake'i, naleśniki. O, ktoś tam jedzie. Tyrolko zatrzymał się, pokazuje nam. W zasadzie to są pracownicy, którzy reklamują tą Tyrolkę. A tutaj, o, widzicie, jest kolejka. Pani sobie siedzi, robi pyszne naleśniki. Jak widać, naleśniki cieszą się powodzeniem, ponieważ dużo ludzi korzysta z tego baru. A tutaj jest taki pół bar, gdzie, tak jak mówiłem, możemy napić się. No, jeszcze kawa, napoje chłodzące, woda i tak dalej. Tutaj wychodzimy sobie powolutku na zjeżdżalnię. No i mamy kilka tych zjeżdżalni, który, jak widać, wszyscy korzystają. I taki mały akwapark tutaj teraz po mojej prawej stronie. Dla mniejszych pociech płytki basen i delikatne zjeżdżalnie. Obejdziemy sobie to. Pogoda rewelacja. Po paru dniach już powiem wam, że zaaklimatyzowałem się, ponieważ pierwsze dni to była tragedia, ponieważ temperatury w dzień powyżej 35-6 stopni Celsjusza. Wieczorem troszkę chłodniej, 29-30, ale idzie się przyzwyczaić. Jak widzicie, akwapark jest pełny. I ciecha dla dzieci,
Super sprawa. Dobra. Idziemy teraz na jakieś zjeżdżanie. I teraz jesteśmy na poziomie minus 1. Bar. Mały bazarek. Fajnie, dosyć chłodno tu jest. Słońce praży na plaży. Troszkę chłodniej. A tutaj na basenach animatorzy robią co mogą, żeby zabawić gości. Co do tych win, raczej poruszajcie się pieszo, jeśli chodzi o schodzenie. No chyba, że mieszkacie na tym piętrze, bo to windy jeżdżą jak chcą. Oddali ten chleb dopi. Bazar. No i widok kąpiących się tutaj czasowicy korzystających z pięknej pogody.
Bazar. Jesteśmy w hotelu. Miniemy sobie tutaj winkiel i będziemy na bazarze. GoPro? GoPro, yes, GoPro. Where are you from? Poland. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo dobrze. Polski, Polski, Lewandowski. Ja, Lewandowski. Ile chcesz za przejażdżkę? How much do you want for a ride? 15? 15? Jak widzicie, ktoś tam startuje. Woda jest bardzo ciepła, powiem wam. Jak widzicie tutaj, to każdy hotel gdzieś ma swoją część plaży. Także jest tutaj bardzo ciasno. Tam w oddali jest Eftalia. Byłem tam dwa lata temu. Polecam wam. Mega wypas. Eftalia Aqua, Eftalia Ocean. Eftalia Village, Marin może troszkę mniej, ale Aqua jest mega wypas. No jak widzicie tutaj, każdy hotel gdzieś ma kawałek jakiejś tam plaży. No będąc tu, no trzeba skorzystać kilka razy z tej plaży, powiem wam, no bo po to jedzie się gdzieś tam za granicę, żeby też pomoczyć się trochę w tym morzu cieplutkim. Dobra, korzystając z okazji, chciałem wam jeszcze pokazać do menu. Tutaj panowie uwijają się jak mogą, żeby uszczęśliwić podniebienia turystów. Tak tu to menu wygląda. Jakieś owoce mamy, pomidorki, hamburgery. Możemy sobie zrobić hamburgery. No i jakaś podstawa frytki oczywiście. Ale tak jak mówiłem, no jest co jeść, jest co jeść. Kochani, tu jest ta główna droga, która ciągnie się wzdłuż wybrzeża, która prowadzi aż do Alani, w zasadzie prawie z Antalii do Alani. A ja już nie będę czekał na traktorek, tylko przejdę się ten kawałek. Jak widać, tam jakieś 200-300 metrów dalej widać Cenzę, a przy okazji obejrzę sobie te piękne tutaj budowle. Popatrzcie, jakie piękne hotele z jednej i z drugiej strony. Także spacerkiem parę minut i będę z powrotem w hotelu. Także naprawdę tragedii nie ma. Hotel oddalony o plaży jakieś 300 metrów. Zobaczcie, jakie piękne budowy. Tutaj mamy pałac. Aydin Bay, też fajny hotel. Ładnie wszystko się świeci. No szkoda tylko, że nie ma polskich plaż. Taki mankament tutaj, że przedstawiają wszystko po angielsku, po niemiecku, po turecku, no i po rosyjsku, a tak naprawdę po Rosjana tutaj, no to jest Polaków jakby długa grupa. I trochę jest to denerwujące. W oddali Ksafira, później tam mamy jeszcze Eftalię, no ale ten pałac, no to jest imponujący, nie?
kochani, Brama Wjazdowa, Haidar Pasha Palace. Jak to mówił jeden znany klasyk, mają rozmach. Mają rozmach. No a my do tej naszej bidnej Senzy mamy jakieś 100 metrów. Także zaraz będziemy w hotelu. Po prawej stronie, no, jeszcze tego nie widać, ale te słynne bazary, do których mam średni stosunek, powiem wam, bo wcale nie jest tak tanio, a są bardzo, bardzo natarczywi Turcy. Nic, tylko kup, kup, przymierz, kup, 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 good price, zrobię ci dobrą cenę, a później na koniec jak podliczają, no to niejednokrotnie w Polsce kupisz dużo taniej. Teraz przez ten taki hotelowy bazar zabiorę was do restauracji głównej. Pokażę wam, co jest do jedzenia na obiad. Tutaj zaczyna się restauracja. Jak widać, miejsca są. Nie ma problemu z miejscami. W części głównej jest bardziej tłoczno. I zaraz pokażę wam, co jest w menu. Menu w zasadzie nie różni się jakoś bardzo od kolacji. Praktycznie mamy to samo. Tutaj jakieś zupki są. Restauracja ma jakieś 20 metrów długości. Różnego rodzaju sałatki. Jeszcze popatrzcie. Jakieś sosiki. I tutaj dania głównie. Makaron, mięso, krokuły, znowu mięso, jakiś makaron, ziemniaczki, znowu jakieś mięsko, ryba, groszek. O, tutaj pan wykłada jakieś fajne mięsko, spróbujemy sobie. No i tutaj, jeśli chodzi o obiad, to mamy zestaw różnego rodzaju ciast, do wyboru do koloru. Po prawej stronie dodatkowo jeszcze mamy owoce, świeżo krojone owoce, jabłuszka, truskawki, nie truskawki, tylko czereśnie, wróżki. No i ciąg dalszy, popatrzcie, ciasto. Także jeżeli ktoś lubi ciasta, no to będzie w drugim raju. Jakieś torby. Jakieś ciasta. A tutaj to, co było z tamtej strony. Zdarza się, czy jakieś mięska makaronu. Rybka, groszek. To fajne mięsko, ryż. No i tutaj różnego rodzaju sałatki. Jakieś sery jeszcze dodatkowo. O, jakieś pasty, groszki. Papryczki. Jakieś pasztyciki. Rybki. Także jest w czym wybierać. No, duży. Tutaj jak widać jeszcze z prawej strony pieczywko. Aha, i tutaj minąłem. Jeszcze oczywiście to, co najmłodsi lubią. No to frytki. Frytki i krążki cebulowe. Tutaj mamy frytki, krążki cebulowe, majonez koczyk.